Kłaniam się nisko. W tym odcinku zamkniemy trylogię placków. Było azerski haczapuri, turecka pida, a tym razem zrobimy węgierski langosz z kwaśną śmietaną, serem oraz chorizo. Będzie smacznie. Moi drodzy, do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali przesianą mąkę tortową, ugotowane i ostudzone wcześniej ziemniaki mączyste, dodatkowo suche drożdże, ciepłe mleko, ja użyłem tutaj mleka 3,2% tłuszczu, pieprz, czosnek, słodką węgierską paprykę, oliwę z oliwek oraz cukier. Standardowo dokładne proporcje umieszczę w opisie filmu, bez obawy. Zabawę rozpoczynamy od wymieszania wszystkich suchych składników. W misce znajduje się przesiana mąka, do niej dosypujemy suche drożdże, sól, cukier oraz paprykę słodką węgierską. Następnie to wszystko z grubsza mieszamy i możemy przejść do dodania ugotowanych, ostudzonych ziemniaków. Jest to odmiana mączysta, która w langoszu sprawdzi się najlepiej. Natrafiłem na kilka przepisów, gdzie ziemniaki pomijano, nie dodawano ich, ale my zostaniemy przy oryginalnej węgierskiej recepturze. Na tym etapie produkcji langosza dodajemy 4 ząbki przeciśnięte przez praskę, wlewamy oliwę z oliwek extra virgin oraz dodajemy ciepłe mleko. Wszystko ze sobą z grubsza mieszamy. Zapomniałbym o pieprzu, a to jest bardzo ważny składnik. Nie wyobrażam sobie langosza bez grubo mielonego pieprzu. Przyszedł ten moment, kiedy przerzucamy nasze ciasto na stolnicę oprószoną mąką i zaczynamy dokładnie z całych sił wyrabiać przez najbliższe 10-15 minut, aż uzyskamy jednolitą masę, która się lekko będzie kleiła do naszych dłoni. Wyrabiamy, aż uzyskamy tak piękną kulkę i dopiero, tak wspominałem, odkładamy do pojemnika, miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30-40 minut. Niech drożdże troszeczkę popracują. Drodzy przyjaciele, zobaczcie, jak to wygląda. Ciasto ładnie popracowało i możemy z powrotem położyć je na stolnicę. Lekko je wyrabiamy. W zależności od rozmiarów, jakie chcemy uzyskać w langoszach, dzielimy je wówczas na 8 bądź 10 części. Każdą porcję ciasta wyrabiamy ręcznie, formując kształtną kulkę. Tak uformowane ciasto kładziemy na stolnicy, rozpłaszczamy je ręką i za pomocą wałka nadajemy odpowiednią grubość oraz okrągły kształt. Osobiście jestem zwolennikiem cieńszych placków, więc robię je grubości około 3-4 mm. Podczas smażenia i tak urosną. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniego etapu, czyli smażenia. Na patelni jest litr oleju rzepakowego, rozgrzałem go dobrze. Kładziemy langosze pojedynczo. Smażymy z każdej strony, aż uzyskają rumiany, złotawy kolor. Następnie za pomocą tutaj szczypczyków wyjmujemy, odsączamy z nadmiaru tłuszczu i przekładamy na talerz. Przy każdym langoszu powtarzamy ten proces. Langosze pięknie się prezentują, podamy je w towarzystwie kwaśnej śmietany 18%, ser cheddar tarty oraz kiełbasa pokrojona w kostkę chorizo. Oczywiście możemy ją jeszcze podsmażyć, żeby wytopić tłuszczyk.
standardowo, czy jest langosz, śmietana i ser. I to jest klasyka, oryginalny przepis. Ja to jeszcze wzbogaciłem, jak już wspominałem, o kiełbasę chorizo. Moi drodzy, tak naprawdę na co macie ochotę, to możecie położyć na langosza. Langosz wszystko przyjmie. W tym odcinku to już wszystko. Wielkie dzięki, że wytrwaliście do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie, dajcie łapę do góry, napiszcie kilka słów w komentarzach, żeby YouTube widział, że tworzy się tutaj ciekawy content i Was to po prostu interesuje. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się, piona!